Cześć. Odblokuj wewnętrzne siły. Odblokuj tą siłę, tą moc, która jest w tobie, a nie zamykaj ją w takiej klatce. I to mówię i do siebie, i do każdego, bo dla mnie ten tekst dzisiejszej Ewangelii jest o tym. Nazywamy go rozmnożeniem chleba, ale w gruncie rzeczy Jezus nie nazwał był je tak, bo przecież to Jezus mówi do uczniów, wy dacie im chleba. To wy to zrobicie. Nie Jezus mówi, ja teraz zrobię cud i pomnożę chleba, wypatrzcie na to, co ja zrobię. On powiedział, wy. I o co tu chodzi? Jezus chciał uruchomić w nich tą siłę, która jest w nas. Ona jest nam dana od Boga. Tą siłę i wiarę w to, że możemy dokonywać wielkich rzeczy z Jego pomocą, że możemy je dokonywać, a my tą siłę blokujemy. I uczniowie chcą ją zablokować. Pomyśleli sobie, wymyślili, każdy niech sobie pójdzie tam sobie do dolinki i sobie zakupi chleba. Zakupi sobie coś, a potem co? Wespnie się z powrotem, dojdzie w jakiś sposób i tak przecież pewnie miał swoje zajęcia, przyszedł. Gdzie tutaj jest jakaś taka troska o grupę? Gdzie tutaj jest poczucie odpowiedzialności? Jezus mówi, teraz jest nowy czas. Waszą rolą, waszą odpowiedzialnością jest to, żebyście nie tylko troszczyli się o strawę taką duchową dla tych ludzi, ale zadbali o ich normalne ludzkie potrzeby, posiłek. Wzespnijcie się na wyżyny. Nie tylko słowem mamy tutaj imponować ludziom i przemieniać ich duchowo, ale zadbajmy. Ile różnych rzeczy się w taki sposób odbywa, że brniemy w taki indywidualizm. Bierzesz udział w jakimś spotkaniu, no to oczywiście to jeszcze tutaj zapłacić, prawda? Jakby ja wiem, że to może być czasami może być ważne, ale w tym momencie, kiedy Jezus stara się pokazać im, co to znaczy być właściwie liderem, co to znaczy otworzyć się na Jego dar, na Jego moc. I co to oznacza? Oznacza wyjść do ludzi z tymi 5 chlebami, 2 rybami i zobaczyć, co będzie się dokonywać, bo resztę zadba Bóg. I powoływałam się w niektórych poprzedniejszych komentarzach, byłam pod wrażeniem osoby Martina Luthera Kinga, Mahatma Gandhi, wcześniej też czytałam biografię matki Teresy z Kalkuty i innych wielkich postaci, którzy zaczynali od niczego, matka Teresa z Kalkuty na ulicy, z ogromną ilością biedaków i tylko garstka, ona sama, potem garstka sióstr. Wydaje się, że nie ma z czego, a jednak zaczęło się dołączać, jednak udaje się. Rosa Parks zostaje na siedzeniu, ma tylko jedną pracę. Ma tylko, zostanie zwolniona, przecież nie pójdzie do pracy, zostanie zaaresztowana za to, że siedzi na swoim miejscu w autobusie. Czy warto? A jednak warto, bo przecież nie działa tylko dla siebie. Zmieni się coś wielkiego. Martin Luther King, 1000 razy tam, kilkanaście razy aresztowany, zaczyna coś. Nie ma wiele, ma 3 dzieci, praca. Jak to wszystko pogodzić? Nie tak dużo pieniędzy. Z czego będzie żyć? A jednak otwiera się na to niemożliwe zmianę tych uprzedzeń rasowych, które istnieją i tych praw niesprawiedliwych. I tak samo między kobietami, mężczyznami. Tyle barier tworzonych, tyle rzeczy, tyle takich stereotypów ograniczających, upośledzających jednych przeciw drugim. A jednak ludzie otwierali się i próbowali działać z tym niewielkim czymś, co mieli. I Bóg chce uwolnić w nas tą właśnie siłę, która jest i moc, nie więzienia jej w takiej klatce przekonań, że mam za mało, żeby w ogóle zacząć. Zacznij, a będzie się działo. Tak to sobie myślę, tak to czuję. Podziel się ze mną, jak ty rozumiesz dzisiejszą Ewangelię. Cześć.